jak zdarza mi się w górach trafiać na takie miejsca jak to, z tymi zwalonymi, ściętymi pniami, to sobie myślę o słowach Jezusa. Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? I tak sobie myślę, że sporo też takich momentów w Ewangeliach jest, w których pojawiają się mocniejsze słowa Jezusa, Jego przestrogi, Jego przypomnienia o tym, że jednak grzech jest sprawą poważną i ma bardzo poważne konsekwencje. I zawsze tak sobie myślę, że jest niebezpieczeństwo, że się będzie o tych tekstach myśleć w kontekście innych ludzi. Jak to oni są wielkimi grzesznikami, jak bardzo są zagrożeni piekłem, jak bardzo są zagrożeni tym, że jako uschnięte zostaną drzewa odrzuceni. A chyba jednak te teksty warto zawsze interpretować poczynając od siebie. Jeżeli Chrystus przestrzega przed konsekwencjami zła, konsekwencjami piekła, to przede wszystkim po to, żebym ja sam pamiętał o tym, że muszę pilnować swojego serca. I tak naprawdę to ja jestem tym pierwszym, który rzeczywiście jest zagrożony tym, że zostanie wycięty jak suche drzewo i w ogień wrzucony. I to jest sprawa, która powinna mnie bardzo, bardzo mocno przejmować. Zdecydowanie mniej stan duchowy innych, w tym sensie, że nie mnie go oceniać. Ja powinienem się troszczyć o to, żeby byli zielonymi drzewami, to tak. Natomiast niekoniecznie do nich odnosić biada z Ewangelii. Jeżeli biada odnoszę do siebie, to jest szansa na nawrócenie. Jeżeli zaczynam je odnosić do innych, to pojawia się niebezpieczeństwo, że przegapię sprawę własnego nawrócenia. I oby nam się to nie zdarzyło.